Panie marszałku, panowie ministrowie, panowie oficerowie, szanowni państwo posłowie. Uwzględnienie informacji dotyczącej tematyki misji afgańskiej zgłoszonej przez Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej potwierdził fakt, że temat ten jest żywy i podlega ocenie parlamentarnej cywilnej kontroli nad armią. Panie ministrze, dziękując panu za udzielenie informacji na temat tej trudnej misji, pragnę podkreślić, że niezależnie od opcji politycznej, a każdy rząd podejmował decyzję w tej trudnej misji, każdy rząd, od 2001 roku, to nadal nasze społeczeństwo jest żywo zainteresowane tą misjami i musimy wszyscy, podkreślam wszyscy, bo społeczeństwo od nas oczekuje, musimy mieć poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Niemniej jednak z naszego polskiego punktu widzenia należy wyciągać wnioski z naszego uczestnictwa, a szczególnie misji afgańskiej, czy poprzednio również irackiej. Szanowni państwo, dobrze się stało, że określono ostateczny termin zakończenia misji ISAF w Chicago. Pragnę jeszcze podkreślić fakt, że polski rząd wniósł, a parlament uchwalił ustawę o weteranach w misjach poza granicami kraju w zeszłej kadencji, gdzie uwzględniono szczególne świadczenia na rzecz osób poszkodowanych. Szanowni państwo, w dniu 29 maja obchodzimy Dzień Weterana i pamiętajmy o tym, abyśmy wszyscy wyrazili szacunek i wdzięczność wszystkim żołnierzom i cywilom biorącym udział we wszystkich misjach. Pamiętajmy przede wszystkim o naszych żołnierzach, którzy oddali życie, i tych wszystkich osobach, żołnierzach, pracownikach cywilnych, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję pani poseł.